Forum organizacji pozarządowych jest dla nas możliwością podzielenia się doświadczeniami, ale także problemami. W związku właśnie z obostrzeniami pandemicznymi znowu nie możemy z wolontariuszami wejść do sklepów, aby zorganizować zbiórkę żywności świąteczną. Dlatego też po raz drugi ogłosiliśmy taką zbiórkę na Facebooku, czyli na profilu Przyjaznego Włocławka i prosimy mieszkańców Włocławka o przynoszenie żywności, środków chemicznych, które później będą przekazane do najuboższych rodzin we Włocławku. Można kontakt ze mną nawiązać w dawnym budynku MOPR-u Kościuszki 26. Tam jest Fundacja Diezmej, gdzie ja z nimi współpracuję i po prostu tej informacji takich dokładniejszych, szczegółowych można uzyskać. To trwa, akcja już się rozpoczęła. Do końca listopada można, w sumie do 4 grudnia, przepraszam, do 4 grudnia można się kontaktować właśnie tam na Kościuszki 26 z Fundacją Diezmej i nawiązać kontakt na zasadzie umawiamy się konkretnie na odbiór tej żywności. Możemy także podjechać. Jeżeli ktoś nie ma transportu, możemy podjechać i odebrać. Włączają nam się stowarzyszenia i to jest bardzo fajne. Także radni dołączyli do tej zbiórki, więc mam nadzieję, że uda nam się zabezpieczyć tych najbardziej potrzebujących. Produkty długoterminowe, prosimy także, znaczy mąka, cukier, olej, konserwy mięsne, rybne, ale także, i tu niestety są te rzeczy drogie, środki czystości, chemiczne, tak? Tych najuboższych po prostu w momencie, kiedy jeszcze chorują, nie stać ich na te produkty, dlatego też my w ramach właśnie świąt Bożego Narodzenia takie paczki dorowujemy. Ja prowadzę, jestem menadżerem tego projektu od 8 lat, wolontariuszem Banku Żywności w Toruniu, no ale pandemia nam wszystko zrujnowała i rzeczywiście nie mamy możliwości wejścia do sklepów. A także kolejna prośba, ze względu na pandemiczne obostrzenia, szkoły i przedszkola mają jak gdyby ograniczone możliwości zbierania nakrętek. I także bardzo prosimy, te nakrętki przeznaczane są na sprzęt rehabilitacyjny dla Domu Dziecka Maluch i Calineczka. Ja we Włocławku byłam taką jak gdyby prekursorką zbiórki nakrętek 8 lat temu. Teraz już jest tych potrzebujących więcej i zbierających więcej. Niestety przez to, że szkoły i przedszkola mają jak gdyby zakaz, to nam się strasznie zmniejszyła ilość tych nakrętek. Jeżeli ktokolwiek ma duże ilości albo szkoła, gdzie dla wnuków dzieci zbierali te nakrętki i szkoła nie przyjmuje, my te nakrętki bardzo chętnie przygarniemy. Także można ten kontakt właśnie na Kościuszki 26 przy Fundacji Diezmej uzyskać i szczegóły tam także można otrzymać. Proszę mieszkańców Włocławka o wsparcie, pomoc i zrozumienie dla tych najbardziej potrzebujących.